Blondiego w trzeciej. Po prostu wieź na strefę, uciekaj od niego. Miesięcy. Nie idź na niego. Po prostu... Jadę na niego, jednocześnie nie, na C. Uciekaj. Na niego i na C, rozumiesz? Nie wierzę, że nie wierzę. Ekipa z tej strony, dzisiaj gramy w statki, a więcej wam powiem o statkach Robur, ponieważ gra od dziesięcioleci w tą grę. No i tak się złożyło, że mamy też współpracę teraz ze statkami, więc chyba najpierw zrobimy trening, który poprowadzi Robur, a potem wypłyniemy już na wody, na których stoczymy prawdziwą bitwę. Tak jest. Panowie, kilka słów o grze. Gra World of Warship, mamy przyjemność właśnie przy współpracy dzisiaj zagrać. Ja się chyba najbardziej cieszę tutaj z chłopaków. No i myślę, że też Pączek, bo ja też grałem. Doświadczenie do 6-7. Ja chyba największe, chociaż jakimś największym strategiem w tej grze nie jestem. Lubię sobie po prostu odpalić i z innymi graczami w drużynach porywalizować i niszczyć statki. I co, panowie, najważniejsze dla was, widzowie też. Gra jest darmowa i zapraszam do korzystania z naszego linku. W opisie filmu znajdziecie i do skorzystania z kodu bonusowego kod BOOM, który zawiera, słuchajcie, 200 dublonów, 2 okręty, 20 razy premium kamuflaży. Ja wiem, jak one są ważne, więc tutaj doceniam to. 2,5 miliona kredytów, super, i 7 dni konta premium. Więc tutaj można fajnie sobie poekspić przez 7 dni. No i kilka jeszcze słów o grze. Po prostu jest to zespołowa gra bez kombinacji, która koncentruje się na bitwach morskich. My sobie zagramy tutaj najpierw pod szkole moich chłopaków w bitwach treningowych. No i jeszcze takich ciekawostek. Mamy tutaj 400 okrętów z okresu I i II wojny światowej. I bitwy morskie toczone są na wyjątkowych krajobrazach i ogólnie widzę. No gram tak od początku, chyba można powiedzieć, i tutaj tak graficznie jest taki progres, że jestem w szoku. No i jestem ciekawy właśnie, jak tutaj panowie docenią od strony grafiki tutaj gierę, bo no na mnie na pewno robi fajne wrażenie. Doceniamy, jest bardzo ładna i też zdajemy sobie sprawę, że ta gierka ma działać na sprzęcie o różnym rozstrzale, tak, żeby było jak największa ilość graczy, więc to nie może być Crysis, tylko to musi być zoptymalizowany, nie? I ładnie wyglądać. No dobra, no to jedźmy, naucz nas czegoś, bo oczywiście tak. Dwie osoby, czyli ja z Sakerem, które nie grały nigdy w statki. Jesteśmy w jednym zespole, bo jesteśmy Ekto. Tak, Saker natomiast jest Saker jest na jednego strzała, jak widzisz jedynkę rzymską przy jego statku. No to zobaczymy. Dobra, Robur, podstawowa, jak steruje? Ale piękna woda. No właśnie jest. Tutaj nie ma nic skomplikowanego w sterowaniu. Zobacz, masz 1/4 mocy, 1/2, 3/4 full. A, no widzę. No jak w samochodówkach. No, no nie ma nic właśnie skomplikowanego. A skręty AB. No. A gdzie wy jesteście? Też masz moc skrętu. Ja jestem sam, co nie? I ty jesteś 3-4 km ode mnie, Saker, chyba. A jak się płynie, bo to słyszałem. Wsadem? Tak. Okej. Okay. Myślałem, że on stoi. Masz, zobacz, masz to full, 3/4 i 1/2 na przykład prędkości. Dobra, jesteś. I W problem. Sobie zaznaczasz. I jak ktoś gra pancerinkiem, to ogólnie skręt może się wydawać, że nie działa, ale on działa, bo jest bardzo wolny. Ej, a wy jesteście tam, gdzie jest BC? To jesteście wy. Co to jest za moc, Robur? Taka bateria to prawda? Taką baterię. To może są torpedy. Łuskę taką założę. To nie są torpedy, nie? Co taki ja mam na... Ja mam uderzać w tego przed sobą? Nie. Jak coś, Saker, to 1, 2, 3 masz amunicję, nie? I sobie możesz wybierać, czym chcesz napierdalać. Panowie, macie na mapce ja małej punkty A, B, C i no chodzi tak. O to, żebyśmy zdominowali po prostu ten obszar, no i wtedy tak jakby punkciki się nabijają i ktoś już wali z działem, z działem. Wy jesteście punktami BC? Nie. Musisz strefę zająć jak w tym, okay, jak w Star Warsach. Czyli mamy płynąć do punktów 1, 2, Robur? ABC. ABC, musisz zdominować, po prostu być w tym punkcie. No to... A czym są punkty 1 i 2? To wy? Jak to?
No mam takie 1 i 2. To ja nie widzę nic takiego. Może twoje działo. Nie, nie. Ja mogę płynąć na 1 albo 2, ale widzę też A i B w powietrzu. Widzę. Ty, ostrzeliwują mnie już. A, pomyliłem się. Mój długo ładuje. Tam jakie wybory. Jak torpedę odpalić? No cze, no tam dobra, odpaliłeś. Już mam, tak, tak. No i dostałem już kilkukrotnie. Widzisz saker tego, co do mnie strzela? Czerwony? No. To ty jesteś, no? To ja płynę tam. Nie. Ale w sensie ty jesteś przy czerwonym. Tak. Ale też go chyba trafią, kurczę. Greyhound, Greyhound, this is Grey Wolf. We are very hungry. Uważaj na moje pociski, pan, bo lecę na niego. Dobry film, Greyhound. Patrz, blisko? Czy dostanie? Nie. Też ma jakiś, kurczę, okręt pokręcony. Nie z tego świata, pączu. No, co ty, normalny. No, no, macie te. Krytyczne uszkodzenie silnika. Dobra, to trzeba skorygować. Kurczę, no mam pancerz 98, no i powinieneś leżeć zaraz, no. No nie trafię. Ale zajebie mnie pącz. Kurwa! O! O kurcze! Prawie urwał. A chyba trafiłem! Uszkodzenie silnika. Weź ich tam torpedami, troszkę poczęstuj. Jadę z nim. No ja ostrzeliwuję ciągle. Coś wyskoczyło, chyba te... Oj. Oj. Jestem pancernikiem. Ty, ty jakiego masz peta okręt, saker, wieża uszkodzona. To już po gierce, Robert, co, saker, kapitanie? Petem. Masz peta okręt. Captain? Już po mnie? A nie, naprawiłem działo, dobra. Zaraz do ja... Saker, musisz wybrać lepszy okręt w kolejnej grze. Spoko, nikt mnie tutaj nie ruszy, byku. Omijam wszystko, tak. Ale ogólnie masz okręt peta na dłużej żyłeś niż ja. Uf. Ale prawie zabiłem tamtego, wiesz? Chyba mało mu zostało. Ja go naruszyłem, miał no. 1/4. Ja nawet nie zdążyłem nikogo z was ten. 300 uszkodzeń, a ty? Oj, wyszedłem. No, da się jeszcze zobaczyć? Uszkodzenia 15386. Chcecie tylko... jeszcze jedną treningową? Dobra, biorę jakieś futamaki. No to dawajcie teraz ostateczny rewanż na tej treningowej. Ja sprawdzę Montanę. O kurwa, Montana żywotność 100. Ja mam żywotność 100 też. Vermont żywotność 100. No to nie, no to, to są prawdziwe. Co jest obronne? Kurde, no, grałem zawsze Amerykańcami, więc... 89. A wziąć krążownik czy pancernik? Ja wziąłem w ogóle lotniskowiec, żeby też tutaj pokazać. 70 tysięcy jak to wygląda. To... Weź pancernik, będziesz mnie bronił. A krążownik jest szybki? Szybszy od pancernika, rok powstania, no. To pancernika 45 rok. Dawaj pancernika, będzie śmieszny. Vermont. Rozpoczął bitwę. O kurwa, ale duży. Co to jest takie, zobacz, Robert? Bo cześć, ty, jaka różnica od jedynki. Jak ci mam takie... Nie no, ty miałeś peta takie totalnego. Takie pod czwórką mam coś. Kurde, nie znam tego. To może są jakieś te punktów, nowe rzeczy. Jakieś beczki? Nie wiem właśnie, co to jest. Jakaś beczka. Sprawdź. A jeszcze nie widać. Ale właśnie poprzednio miałem też coś i nie ogarnąłem. Wciśnij W i na full. No. I jedziemy na fullu. Ty, ale zbiera się wolno. Otwórz płynie? Tak, W trzymaj i na fullu, nie? Dobra, ja też. A to my byliśmy na nich w tej poprzedniej? Tak, to teraz oni tak. Byli czerwoni. Tak. Aha. Ej, a ten, my was widzimy już? Możemy już was zobaczyć jakoś na radarze? Radar ma określoną wielkość. Tu mega wolne, co? Te statki. Nie, od razu nie widzisz całej mapy, musisz się zbliżyć odpowiednio, wiesz? Zobacz, czym lecę na nich. Zobacz, pącz. O kurwo, zajebiście. Ja na środek daję uzbrojenie moje, Robert. Ty on samoloty dałem na środek. No my też nas, możemy, bo. Wiesz? Jak? Normalnie, weź U. Jest samolot, no. No.
No, no, więc na spokojnie. Jeszcze Y mamy. Samochód jest pod Y. Pod Y, ale może jeszcze... Jak się pojawią dopiero, nie wiem jak to działa. Dobra, biorę też drugi. I co, one po prostu lecą, tak? Wykryto nas. Ich samolot nas wykrył. To lecimy z nim. O, już nas ostrzeliwują. Skąd? A dobra. No i dobra, no to prosta sprawa. Już samoloty jak kawka. O no, zajechałeś. Zajechani są. Puściłem torpedy, nic tam nie kąsnęło? Kąsnie mnie, kurwa! To są... Widzę jeden okręt. Bombowce torpedowe lecą teraz na was. Ja lepiej fajne, nie widzę, czym ja tu strzelam. Właśnie. Już w ogóle zniknął wróg. No, ogólnie lotniskowcem nie miałem przyjemności grać, ale widzę, że to jest bardzo też fajny okręt. Chyba tutaj zacznę rozwijać drzewko lotniskowców. Od lewej strony ich biorę właśnie. Dobrze. Za krótko strzeli. Ale ten, puściłem samoloty same ten? Nie wiem, co jest. Zajmuję strefę. Zajmujemy, no. 3 sekundy. Tak. Saker. Ale tu na prawo jest. Ale chuj w niego. Zajmujemy strefę. Aha. Czemu ja nie mogę ich chyba zabić w ogóle? Kurde, coś przekombinowałem. No dobra, no to ja mogę... Już mamy dwóch, widzisz ich dwóch? Jeden jest na prawo od ciebie. Więc uważaj, będą cię ostrzeliwali we dwóch. A, robię. Torpeda leci w kogoś tam. Dlatego dawaj do mnie. Trafię kogoś torpedą? Czy za daleko ona tam była? Za daleko. Nie smyrnie to. O ja, ale go prawie smyrnęło. Zajmuję strefę, Saker. Jak to się robi? Chybściłem atak bombowy. Nie miałem doświadczenia w tym. Pomóż mi. No pomagam już, torpedy. Uaktywniam eskadrę z torpedami. Ja mam małą stąd. Dwa samoloty tylko mam. Dobra, zajęliśmy strefę. Git, już dwie. Możesz Saker na C się wypić. Nie wiem czy mogę, ale dobra, płynę tam. 4 torpedy. Musiałem. Nie trafię tymi torpedami. Ja ci ostrzeliwuję, widzę te. Ale on zawraca, matko święta. Tam i też. Człowiek, nie zawróć. A zaraz mogę się uleczyć. Idziemy na strefę, Robur, bo kurwa przegramy, zaraz koniec bitwy. Oni już wiedzą o tym. Dobra. Przegramy. Torpedy, Saker, uważaj, torpedy. Widzę. Przyleciała obok. Ty wyobrażasz sobie wygrać z nimi w te statki, ale na spokojnie, z pokorą. Ty jadą ze mną FS, nie? Idę na strefę środkową, Robert. Chyba, że będzie zajmował B. Ja tam płynę. No, będzie przejmował. Nie wiem, czy ja tam strzelam, ale strzelam.
Dobra, ruszyłem tym moim statkiem, żeby płynął. Tam ci trafiają. Jak to bardzo? Nie wiem, coś tutaj zobaczymy, czy to wyjdzie, wiesz? Ale jak to wyjdzie, to mocno oberwą, naprawdę mocno oberwą. Za 3, 2, 1. Nie oberwę. O! Niestety. O, za 5000 trafiłem. To chyba git. Na 5000 miałeś ostatnio 300 obrażeń. Dobra, jestem w stanie. Sprawność 5. Pomóż sobie. Atak bombowy zrobiłem, ale nie wiem, czy coś da. Dawaj na fullu, dawaj na fullu. Chyba jakoś mało czasu do końca zostało. Minuta 30, Saker. Jak Dombiego w trzeciej. Jadę. Jak Dombiego w trzeciej. Po prostu wjedź na strefę, uciekaj za od niego. Nie jedź na niego. Po prostu... Jadę na niego jednocześnie nie, na C. Uciekaj. Na niego i na C, rozumiesz? Konkrety, jak tu panowie. Kurde. O nie, już skiepściłem ten atak. Ale ja go prawie chyba zabiłem też, z tego co widzę. Tak, już jestem na końcówce. Bądź ledwo żyje. Prawie go zabiłem. No jak blisko C. Brakło doświadczenia u mnie na tym. Nie wiem co robię, ale staram się z nim jechać, nie? Bardzo ale dobrze. Mocno obrywam, bardzo mocno obrywam. A on też. Chłopcy z góry muszą mi pomóc, jacy. Nie zdążyłem rzucić. Muszą mi pomóc chłopcy z góry. Ale obrywam mocno. Git, patrz, przejmiesz C i wszystkie będziemy mieli. I wtedy jest koniec? Kurwa, wygraliśmy chyba. Nie wierzę, że wygraliśmy z nim statki. Ty. Ale w ogóle... Oni oboje ogarniają tą grę, tak? Bo ty byłeś, ja sam strefy musiałem A, robić. No tak. Strefami przegraliśmy, bo artyleryjsko to nie mieli szans. Ja miałem 10% życia. Ujebane tylko. Ja wjebałem się w środek pancernikiem. Ty, 17300. Uszkodzeń mam. Racja, szacunek. Artyleryjsko nie mieliśmy szans. Należy wam się szacunek. Ale uszkodzenia jak to jest... okrętów 180 tysięcy. Lepiej, czyli tylko strategię mi pokonaliśmy. Lepiej brzydko tak, wygrać niż pięknie mieliście. Przegrać chyba, nie? Panowie? Tak. No lipa w chuj. Gdyby Robur miał krążownik, to byście już dawno wylecieli w powietrze. No nie, no ja testowałem lotniskowiec. A wy... no, także Robur po prostu widzę, chciał mam, pokazać. Mam pomysł na nazwę latają. Waszego klanu w statkach. Gdyby. Yamamoto. Ja pierdolę. Dobra, jest 1-1. Gdyby podłoga Yamamoto. 1-1. Nie podniecajcie się. Jest 1-0, dopiero 1-1 teraz 1-1 z typami, co pierwszy raz statki grają. Tamta była treningowa. Przecież wygrałeś tylko dlatego, że runda trwa 5 minut. Jakby co runda robimy? Trwała co 6 robi? Minut, to byś przyjechał. Ja już jestem zadowolony. Panowie, w pierwszej ja nawet nie wiedziałem, że my na was walczymy. Ja myślałem, że my wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. A myślicie, że wy coś wygraliście. Moim zdaniem powinniście jeszcze... Typ spierdala pod koniec rundy i się jara, że wygrał. Dobra. Cyk, gotowi? Nie gotowy ktoś jest z was. Zobaczymy, czy to coś da. Połącz. Co? Ty? Idź na lewo. Wytwornica dymu uruchomiona. A ty masz ten szybki, co? No. Ja nie wiem, bo przypadkowo go wygrałem, wiesz?
drużyna ustawiona. Mam torpedy jak coś. Strzelają. Jak puścić samolot? Zajmują B, Robur. Niszczyciela mam. Ale zapierdala jeden. Blisko, uniknął. Mamy B-sucker. No ja chyba płynę na A. Chyba. Amerykańcy. Trafione. Mam sakera, jest lotniskowcem. Ubiję go łatwo. Płynie jeszcze do mnie. Wytwornica dymu uruchomiona. Improwizacja. Ogólnie mam przejebane sakę. Chyba leżę. Jeszcze nie leżę, ale zaraz leżę. Nie żyjesz? Nie żyję, no niestety. Wziąłem szybszy okręt i za mało miał kurwa pancerza. A ja okazało się, że lotniskowiec. Ale złapałeś A? Złapałeś A? Punkt? Nie wiem, bo to jest tak, że nagle przestajesz być statkiem. I samolotami sterujesz. Ja tylko tak mogę to. Staranuję go jeszcze. O kurwa, już widzę. No. Dobra, no nic, no. Mieliśmy swój strzał, no i tyle. Będę go staranować. Nie wiem, nie wiem jak tym obsługiwać. Totalnie nie wiem, co robię. Git, kurwa jak szybko, widzisz? To jest to. Dobrze, że wygrali, bo tak by się zniechęcili. My tak okazjonalnie sobie zagraliśmy, więc... Nie, no totalnie nie rozumiem, co robię tym lotniskowcem, nie? Tam gratulacje, już... panowie. No, z nim trzeba zagrać raz, żeby tam wiedzieć, jakimi są samolotami. Ile masz uszkodzeń? 65. A ty grałeś tym samym? Nie, już pancernika sobie wziąłem bez kombinacji. Saker wziął lotniskowiec, nie? No... Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że będzie trudniejsza gierka do wejścia, a to możesz jednak wejść i się od razu zacząć bawić. Pokonać gościa co 10 lat, nie? To no, robi. To tak. Fajne. No możesz, no. Udało nam się, ale wiesz, ale to oni wygrali, tak? Należy im się szacunek. Nie, no remis jest. Nie, 2-1 jest. Nie. Jak to remis? To pierwszy to nie wiem. Ja. 2-1 jest. Powiem wam, jaką miałem taktykę. Kamuflaż grozowiego 86 i manewrowość 71. Chyba jedna stopowy drzej, po prostu chciałem. Nasza taktyka była taka: saker leci na A, jest trochę wolniejszy, ja zajmuję A, ja lecę na B i zaraz po B lecę od razu na C. I już zacząłem zajmować C, ale no dobrze się obroniliście w połączeniu z moim niskim pancerzem Elo, nie? Saker nie dojechał na A, bo wybrał zły statek. Gdyby dojechał na A, a ja bym przejął B i już szedł na C. Wy byście już byli troszeczkę przestraszeni i mogłoby to się inaczej pokoić. No to ja mam tylko pytanko do was, jak wam się podobało. Spoko. Ja bym chętnie poogarniał coś mocniej i żeby tak szczerze pyknąć, nie? Spoko gierka to jest, szybkie wejście, ale kurczę, ja faza na samoloty ok, Flight Simulator, ale nigdy nie miałem takiej mocnej fazy na
statki i na czołgi, nie? Żeby tak zanurzyć się. Ale wyobrażam sobie, jaka to jest zajawka dla ludzi. Nie pomyślałem. Temat wojny, temat właśnie tych czołgów i statków, bo to jest, to musi być mega zajawka.